No to jestem. Okej, mam nadzieję, że z dźwiękiem wszystko okej. Nie wiem, kogo mi tu nie pokazuje. 159 hapsów tylko ma. Oczywiście standardową. W ogóle możemy sobie. O, 518. Ej, na bogato jak na maga, prawda? Dzięki. Proszę bardzo. Ogólnikowo to myślałam, że może już się zjawią ludzie na to, ale widzę, że jeszcze nie. W każdym razie mamy na pewno 40 minut Spellforce'a przed sobą. Podpatrzymy sobie, kto ile hapsów ma. 518, to mnie zaskoczyło. I widzę, że tego jegomościa tutaj rozwijać nie będę mogła. On się po prostu do nas przyłączył. Tych rozwijaliśmy, więc dlatego pewne. Natomiast Isgrimowi tutaj wpadł punkt. Widzę. 237, a ty ma aż 518. To jest dopiero kurczę kozak, prawda? Super. Frytki. Znowu się zaczyna żarcie. W takim razie wybieramy się do cień drzew. Elfy Morhir, wygnańcy z Finon Mir, od dziesięcioleci błąkają się po Eo w poszukiwaniu nowego domu. Co się stało? W Northanderze obiecano im własne ziemie, jednak wraz z wybuchem rebelii magów szybko zapomniano o wcześniej składanych obietnicach. Obecnie, lata później, elfy Morhir odnalazły schronienie w nomadycznej osadzie zwanej Cieniem Drzew. Leży ona w gęstej dżungli pełnej niebezpieczeństw na ziemi niczyjej, pomiędzy terenami Utranów i Wulfgarów. Zadania poboczne, skażenia. Oczywiście to sobie zrobimy wszystko, bo to jest ciekawe. Podróżujemy. I teraz, skoro idziemy do elfów, weźmiemy sobie kogo? Moglibyśmy wziąć tego maga w zamian za maga z leczeniem, tylko ja teraz nie wiem, jakie on ma skille i to jest problem. O właśnie, zobaczcie, Iria jest zablokowana. Oczywiście chciałam ją wziąć z tego względu, że ona jest elfką. Ale widzę, że gra po prostu, no, już nam to wcisnęła, tak że powiem, na chama, zabezpieczyła nas. Głupi nie jesteśmy, więc nie powinno tak być. I mamy tylko dwie postaci do wyboru. Weźmiemy. Może, kurczę, tylko lubię to zaklęcie. Lubię to zaklęcie tego naszego krasnoluda, ten wybuch ognisty. O, ork! No fajnie, tego bym może wzięła. I teraz pytanie. Kogo wziąć? Tego jegomościa, tego tutaj Urama, czy może wziąć Rohena? Ale Rohen to jest mag, tylko ja nie wiem, jak to będzie z leczeniem wyglądało. W każdym razie, ewentualnie to sobie zmienimy. Spoko, czyli bierzemy sobie. Ciężki wybór, weźmy jego. Lubię tego Urama za to, jak gada. Rozdamy jeszcze sobie punkty. Mamy punkty zdolności. Widzę, że atrybutów punktu nie dostaliśmy. W takim razie. Ale to jest Gor. Hello. Rohen. Isgrim. Uram. Jest i Uram. I teraz tak. We wszystko tutaj poszliśmy, w co chciałam. Tego demonicznego ataku nie wybieram. Nie wiem dlaczego, a chyba powinnam. A, pamiętam. Weźmiemy sobie okulty. Jest postać atakując automatycznie ma 15% szans na zadanie obrażeń na czyste. Migał nam pięknie. Teraz nam nie miga. Nie wiem, gdzie ten punkt został rozdany. Chyba, że to zbagowało się troszeczkę. No dobra, podróżujemy. For decades, the Mohir elves, exiled from Finan Mir, have roamed Eo in search of a new home. In Northander, they were promised lands of their own. But as the Mage Rebellion arose, they were quickly forgotten. Now, years later, they have taken shelter in a nomadic settlement in Leafshade, a dense, dangerous jungle amidst the no man's land between Utran and Wulfgar. All right. The Morhir settlement should be a little further to the north.
Nie, to już mi się podoba. Jak to pięknie zielono, cudownie, super. Dajcie mi chatkę, dostęp do neta, ja mogę sobie siedzieć w lesie, w takiej chacie i mieszkać. Okej, okay, no dobra, osada Morhirów. Powinna leżeć kawałek dalej, na północ. Jak długo oni już tu mieszkają? Jaki jest plan? Janku, gdyby gra była za cicho, to mi powiedz, bo ją przyciszyłam trochę, nie jestem pewna. How long have the Morhir been living here? Well, they left Finn and Mir about 30 years ago, and they were sent to settle here 8 years after their arrival. So that's 22 years now. Pretty long, considering Leafshade was just meant to be a stopover. I'm sure they feel the same way. But then again, I understand why finding a new home for fugitive elves wasn't on top of the Crown's priority list after the Mage Wars broke out. All right then, what's the plan? Well, I suggest we try to find their settlement first and then talk to their scryers. They're the ones who make the decisions. Good. Then lead the way. Proszę bardzo, ona widać. Ona widać, zna się na rzeczy. Menhir, przede wszystkim oczywiście musimy się dostać do środka. Jeszcze tego pana sobie tutaj obadamy. Punkty zdolności 14. Budowa 2, a tyle masz... A, 159 jednak. To nam jakoś krzywo pokazywało, jak ja najeżdżałam na te pastki. Hello? Kurde, atrybuty. Poczekajcie. Na razie na pewno damy mu... jeden. Tego nie chcę cofać, bo on jest, no kurde, biednie ze zdrowiem. I teraz co on ma? Magię paradoksu, czarną magię i białą magię. Czyli też ma leczenia. Z tego co widzimy. Magia paradoksu. Postać atakując automatycznie za każdym razem ma 10% szans na pozbawienie celu 3 punktów skupienia. Ej, to jest dobre. No ale widziałeś, jak najeżdżałam na paski, nie? To pokazywało 500. Mówię, jak na maga? 500? Dużo, kurde. A to jednak, nie wiem, coś tam się... Tak samo punkty umiejętności pokazywało, że ma uram, a jednak ich wcale nie miał. Paradoks 1. I co tutaj mamy? Uzdrawia sojuszników i zadaje obrażenia wrogom na docelowym obszarze. O, podoba mi się, jedziemy w to. Ej, a czemu ja nie mogę więcej rozdać punktów? Przecież mam jeszcze 14. Hello? Ma być. Tu mogę? A tu nie mogę? Punkty zdolności 14? Co tu się dzieje? Dlaczego to tak wygląda? Czy mi to wytłumaczy? Ej. A, bo tu nie dałam. Boże, co za sierota. I teraz tak, co my tutaj mamy? Trafiony przez wroga docelowy sojusznik przez jakiś czas odbija w napastnika wymierzone w siebie ataki, zadając mu obrażenia. Czyli to jest taki odwet. Każdy przeciwnik, który cię atakuje, otrzymuje obrażenia. To jest pasywka? Chyba nie. Pole widzenia. To jest... Raczej zapomniałam. Zapomniałam, jak się tutaj obsługiwać. Szaki. Dobra, co my mamy tutaj? Jeszcze ten paradoks. Pytanie, czy ten paradoks to jest pasywka, czy nie. I to jest z inteligencji. Tutaj mamy z czego? Nie mamy z niczego, więc to jest pasywka. Ej, to fajnie. A tu? Mesmeryczna lanca. Zaklęcie ma pewną szansę zadać docelowemu wrogowi obrażenia każdego typu. Niewielka szansa na niezadanie żadnych obrażeń. I to jest takie, kurde, ciekawe, czy niewielka szansa na niezadanie jakichkolwiek obrażeń. No jest takie, powiedzmy, 80 do 20 albo 90 do 10, że może mi nie zadać obrażeń. No to ciekawe. Transcendencja. Polecam film. Może nie jest jakieś arcydzieło, ale warto obejrzeć. Wszystkie ataki automatycznie zadają białe obrażenia. I ostatni poziom to widmowe ostrze. Przyjazny cel przez jakiś czas zadaje trwałe obrażenia na czysto i ma większe szanse na trafienie krytyczne. Tu moglibyśmy rzucać tej swojej, prawda? Automatyczne ataki zadają gwarantowane obrażenia o zwiększonej szansie na trafienie krytyczne. Jakiś pies mi tam ujadę za oknem, nie wiem czy łapie? Pewnie łapie.
No dobra, to damy mu w to, z tego względu. Trylogia dolarowa. Nie widziałam. A to skoro mówisz, że dobra, to pewnie spojrzę. Łapie. Dobra, to są moje takie, wiecie, wstawki zabijające guszę w moim gadaniu, więc proszę mnie nie odpowiadać na takie pytania. Weźmiemy ten odwet, wpakujemy mu nawet dwa. Niech ma, z tego względu, że on taki biedny jest z tym. I teraz tak, on tutaj, idziemy w inteligencję, to będzie co? A, to damy mu w jeden. To rzucimy w ten sposób i chyba pójdziemy trochę w leczenie. To ma ta nasza Tahar, czarną magię. Kurczę, przydałoby się jakieś takie właśnie... Dobra, niech będzie ta lanca. I teraz tak, tu musimy dać jedną, tu drugie, tu trzecie. Korzystanie z umiejętności uzdrawiających. Okej, to pach, damy tu na dwa, niech ma. Pozwala przekazać 5 punktów skupienia docelowemu. Okej, przywraca życie wszystkim sojusznikom na docelowym obszarze. Mamy, kurde, tylko jeden punkt. Zrobimy tu, odejmiemy. Pach, pach. W ten sposób. Myślę, że będzie najlepiej. I to jest siły woli korzysta. To jest taka pasywka, a to siła woli. Czyli byśmy musieli tutaj... Akurat tak ma. A z inteligencji tutaj korzystamy. Tak, w pewien sposób tak. Dodamy mu jeszcze w tą budowę, bo on jest taki biedny. Zręczność. Czy mu dawać zręczność? Określa obrażenia, jakie zadasz bronią i zdolnościami bazującymi na zręczności. Dodatkowo zwiększa twoją szansę na trafienie krytyczne. No to nie bardzo dla niego. Dostałam suba na YouTubie. Fajnie, miło. A w ogóle, słuchajcie. Koligacja? Gdzie miałeś tą koligację? Odwet. Gdzie widziałeś tą koligację? O czym ja chciałam powiedzieć? A, o YouTubie. YouTube zmienił politykę, słuchajcie. I nie kwalifikuję się do programu partnerskiego. Z tego względu, że nie mam 1000 subskrybujących i nie mam 4000 godzin rocznie oglądanych materiałów. Chyba mam tam 3, więc się nie kwalifikuję i tu. I najlepsze jest to, że tak, prawdopodobnie będę mogła materiały wrzucać tylko do 15 minut na YouTube'a. Nie będę mogła dodawać miniaturek i chyba układać tak fajnie w playlisty, w tabelach, kurde, na swojej stronie YouTube'a filmów. To będzie, trochę mnie to zaboli. Ta linia, koligacja. Aha, przepraszam. Postać kieruje falami widmowej energii, które zadają obrażenia na czysto i wywołują wybuchy po natrafieniu na wroga. Teraz te ostatnie. Czekajcie, mam jeszcze 2 punkty, to mu dam w to i to. Też kurczę, nie jestem pewna. Tak, dam w budowę, bo ja się boję o niego. 279 to już jest trochę... No, niestety, czyli ogólnikowo zostaną na YouTubie ci, którzy mają, no, którzy już są ustawieni, to po pierwsze. Oczywiście jest pełno fajnych osób, ale są też takie osoby, wiecie, no, mało ciekawe, które po prostu skupiają przy sobie mnóstwo dzieciarni i no tak to wygląda. To jest chyba, jeżeli gramy sobie w taką wolną rozgrywkę, rozgrywamy jakieś mecze z komputerem albo między sobą, to wtedy chyba jest to dostępne. Ciekawe też, czy to się nie odblokuje, nie wiem, przy którymś poziomie, lub gdy odblokujemy sobie wszystkie te zdolności w kampanii. Chociaż nie jestem pewna. Wiem, że to jest na pewno w rozgrywkach, w takich bijatykach,
Natomiast nie wiem, czy w kampanii będzie w ogóle dostępne. Może na koniec, przy tą wielką walką, która prawdopodobnie będzie. Dobra, mam je czy pannę? Yes? Och, zajewała się nam. Jaka szkoda. Chyba się znudziła. Tajemne łucznictwo. No dobra, to skoro daliśmy jej w tą strzałę tutaj. Aha. 3 zdolności. To wpakujemy jej w to, ponieważ zapewnia dodatkowe obrażenia z broni zasięgowych, zwiększa szanse na obrażenia krytyczne, a używamy często rykoszetu u tej naszej babki, więc niech będzie. Ten krzyk. Co ten krzyk oznaczał? Aha, zadaje obrażenia docelowemu wrogowi i przerywa mu akcję. Powiem wam, że to tak rzadko, natomiast naznacza docelowego wroga, wszystkie jednostki atakującego tego wroga zostaną uzdrowione. A podoba mi się to, może byśmy trochę w to poszli. Postać wystrzeliwuje w docelowego wroga strzałem z czystego światła, zadając mu obrażenia od białej magii, czyli pewnie na umarlaków będzie dobre. Albo na kogoś, kto pała się czarną magią. Twoje automatyczne ataki wzmocnione są białymi obrażeniami. To też jest dobre. Nie wiem, czemu tego nie wybrałam wcześniej, ale to bym musiała najpierw dać punkt w umiejętności w panaceum, co niekoniecznie mi się podoba. Za każdym razem, kiedy użyjesz eliksiru życia, uzyskasz niewielką ilość skupienia. No to tak średnio mi się podoba. Nie wiem, dzisiaj piątek! Kurczę, wiesz, tygodnia, koniec i początek. Automatyczne ataki wzmocnione są białymi obrażeniami. To by było fajne, prawda? Bo ona nie zawsze rzuca zaklęcie. Ktoś mi tam rozrabia. I to by się przydało. Weźmiemy sobie to. Nie wiem, czy nie wpakować tutaj tego jeszcze jednego punktu. Zmniejsza szybkość poruszania, rzucania czarów i ataku. To też jest dobre. Takich koksów większych. Tak, zrobimy w ten sposób i wymienimy jej tę zdolność. O! Wymienimy czy nie? Nie mogę tego... Nie mogę? Ej, halo, halo. Albo nie zatwierdziłam chyba jeszcze. No, dokładnie. Tutaj punkty atrybutów jej do zręczności. Budowa 4. Ile ona ma? 2, 3, 7. Myślę, że jeszcze przeżyje, więc damy jej do zręczności. A, to było akurat z inteligencji. Ale Lipton. No dobra, trudno. Gdzie jest ta strzała? O! Czyli mamy rykoszet, świetlistą strzałę i oczywiście leczenie. To by było na tyle. Dobra, gra zapisana, zamknę okno, bo tutaj zamarzam. Yes. I lecimy w takim razie. Będziemy zwiedzać teren. Zobaczymy, co tu jest. Już mamy jakieś budowle u góry. Pięknie to wygląda. Elfy zawsze są ładne. Coś zabiło jelonka. Jeleń został wręcz rozerwany na strzępy. Co ciekawe, nie nosi śladów zagryzienia. Nie, czemu? Dlaczego miałam się przefarbować? O Jezu, ta gra mnie po prostu dzisiaj dobiła, tak? Był patch, więc w takim razie to jest kopali delikatne. Faktycznie był, bo musiałam potwierdzić. Przyrządy do łowienia. Sądząc po kunszcie wykonania, zapewne elfickie rybak musiał uciekać w pośpiechu. Coś tu się wydarzyło. Coś nie żyje, rybak uciekał. Kurczę, nie wiem, może to jest przez światło, wiecie.
To się punkt. Kurde, no to przynajmniej jest jakieś urozmaicenie, no. As you want. Nie, ale nie mam kluczo czarnych. Nie wiem dlaczego to tak wygląda. Nie mam pojęcia. Oczywiście ja musiałam w jakieś gęstwiny popędzić. Ale ten wróg mało ciekawie wygląda, zobaczcie na to. Jakiś niedźwiedź zarażony. Jadowity i tak samo to niegomość. Ciekawe, czy tam mamy szansę. To widzę, ale no nie wiem, światło najwidoczniej. Do tyłu! Kurczę, nie widziałam jak wygląda ta strzała. Ktoś tu oberwał mocno. A, okej. Okay. Tak, zarażają. Jacyś jadowici są. Diabeł. No jak będzie, że diabeł. Basinet. Po 8. Tak sobie. Yes, of course. 13 poziom drużyny. Nie wiem co oni poprali, ale rzeczywiście teraz po prostu nie mam pojęcia z czego to wynika. Mogę tylko zapisać i wyjść do menu. Pięknie tutaj. Pobadaliśmy? Chyba nie. Pobadaliśmy. Nie. Dzban cuchnie ohydnymi rybami. Jest i panterka jakaś. Proszę bardzo. No dobra, przyzwaliśmy orka. Zaktualizowany wpis w leksykonie. Kotowate. Okej. Okay. Mi się wydaje, że już chyba z nimi walczyliśmy, czy nie? Nie jest gra za cicho? Może trochę podgłośnić, co? Kura z pantery, jak ładnie zapakowana. Już zbieramy paczuszkę całą. A ciemny kolega ma dobrą zbroję. A faktycznie. Zobaczmy, co ma. 7 i 10. To nie tak najgorzej bym powiedziała. No i sprawdźmy, czy nie mamy czegoś lepszego. Czekajcie. Właśnie. To jest ta zbroja. Pancerz regeneracji tytana, w którą miałam inwestować, czyli miałam w budowę dawać. Ale ona chyba atrybutów nie dostała punktów. No tu mamy teoretycznie lepszą na sobie. Natomiast nasz mag może nosić i to. Łaskę strażników. Użytkownik zostaje automatycznie wskrzeszony, gdy umrze. Twój czas wykrwawienia trwa 10 razy dłużej. Jaka cena! Spójrzcie na to! I skąd ja ją mam? O mamo! Mogę odrobinę, zaraz to zrobię. Mam nadzieję, że wystarczy, jak nie to jeszcze podgłośnę. Ja pierdziu, skąd ona tutaj jest? Gdzie ją podniosłam, nie mam pojęcia. Słuchajcie. Przyłoż mi to ktoś na Quincy. Jaka w ogóle cena tego sprzętu, nie? My tutaj nic nie mamy takiego. Gdzie znalazłam, nie mam pojęcia. Artefakt w ogóle, nie? Tylko tak, czy nam się to... A, pochodźmy sobie trochę. Ach, jaka cudowna. Tylko dla tego biedaka teraz nie będziemy mieli za bardzo. Co ma? O proszę, tu mamy... Tutaj ma więcej do obrony przeciwko magii. Natomiast do zwykłych kłutych to ma po 7. Tu jest odwrotnie. To jest to samo. O, czy to by miało jakiś sens? Na pewno. Jest tak, 10, 30, 10, 10 i tutaj jest po 10. Nie wygląda na maga za bardzo, ale tu jakiejś różnicy nie robi. No właśnie. Ponieważ daliśmy mu budowę trochę więcej.
Poczekajcie, szata. A, regeneracja skupienia plus 0,15 na sekundę. To nie przekładajmy tak pochopnie. Proszę bardzo. Czy szybnica to średnia zbroja? To nie bardzo. Chyba ma. Chyba nic lepszego dla niego nie mamy. Chyba, że to. Regeneracja skupienia 0,1. Koszt skupienia wszystkich zdolności zmniejszony o 25. To też jest dobre. Tak, zrobimy w ten sposób. Będzie sobie w tych białych chodził. Tylko względu, że chyba, chociaż nie wiem jak tutaj z elfami będzie, czy będzie więcej magii na tym terenie spotkamy, czy mniej. Damy mu jeszcze pierścioneczek i przydałaby się... Ma ten turban. 5,5 i skupienie plus 10. Strasznie dużo tylko skupienia musi mieć chłopak. 48, a inni? 42... 32, 28, ona ma najmniej. No dobra, ma niby teoretycznie, niech będzie, Alaska. 40, 40 i ataki 29. Dobra, zostawimy to, bo laski chyba żadnej lepszej nie mamy. Skąd na to pieniążki? Pewno ukradła. Jaka kobieta ci się tutaj godzinę ubierała? To ty oszukujesz. Nie oszukuj. Kto ci się tu godzinę ubierał? Zapiszę i wyjdę do tego menu. Powinno być lepiej, wiecie? Jest moment. Ostatnio... Prawie zrobiłam nową grę, nie? Jeden przycisk, dobrze, że było na pewno chcesz. But as the Mage Rebellion arose, they were quickly forgotten. Now, years later, they have taken shelter. Okej, chodzą normalnie. Zobaczymy, liczcie, zobaczymy ile to potrwa. Czy to nowy punkt? Dobra, tutaj widzę, tędy nie wejdziemy. Także do góry. Yes, of course. Taka dżungla. Biedak. Now would you look at that? Co my mamy? Wielka orcza buława plus eliksir uzdrowienia. Na razie mamy ich 45, więc nieźle. Oho! O, panie! Dobra, czekajcie, weźmy ich tutaj. O! Nie wzięłam sobie swojego grubasa. To jest problem. I to są jakieś przeklęte elfy. Co to jest w ogóle? Ale delikatne. Tyle, że wszystko jest zatrute. Zdają nam obrażenia jeszcze. Będzie nam się wydawało, że przeżyjemy, oni będą nas jeszcze ostro truli. Super. I tak będą budowle elfów wyglądały. Dość ciekawie, podobają mi się. Nie wiem właśnie dlaczego. Wyścielany czarny kaptur. No nie, to on ma ewidentnie lepszy, ma obronę przed atakami normalnymi, fizycznymi i magicznymi. No dobra, a pójdźmy w drugą stronę. Jakie to jest ładne. Kurczę, ostatnio patrzcie. Szczegóły, nie? Na koniec mapy. Spoko. Właśnie, był tutaj kolega, znawca od Spellforce'a, to powiedział, że... Alfy są najmocniejsze. Zobaczymy. Odgłosy dżungli. Strasznie mi się to podoba. Okej, mamy kolejnych misiów. Wszystko jest... Ach, i zatrzymali się akurat tutaj. Chciałabym zobaczyć tę strzałę. Aha, taka se. Dobra, nic ciekawego. Understood. Ich jakaś tutaj choroba toczy. Oni wariowali chyba. Hej, czyli tutaj trzeba się przygotować na to, że oni będą nam obrażenia zadawać cały czas.
Jezu, od razu gra lepiej pracuje, jak po prostu do menu wyszłam. Got it. Finally. Sounds like a plan. No na pewno są, ale widzę, że oni nie zwracają uwagi na nie. Nie mam pojęcia. Świnka uciekła. Dziki dzik. As you want. Żeby szło się nawet dogadać i zaprzyjaźnić. Oho, dobra. Są. Fine. Yes, of course. Leave it to nie, są wszystkie zwierzęta tutaj, jakie tylko są. Brakuje mi tego zaklęcia. Kurczę, od tego. Piękne to jest, tak mi się podoba. Takie... Krucze pióra lecą, fajne. No dobra, tylko ja nie wiem, gdzie ja idę, czego szukam. Się okaże. Mamy znaleźć osadę Morhirów. Ale to za moment. Zostawiłam. Chciałabym tutaj jak najwięcej odsłonić. Myślę, że jednak te składniki przydadzą nam się do budowania, nie wiem, na przykład jakichś ulepszonych tarcz u siebie w mieście. O! Chyba znalazłam. I wyglądają normalnie. Czyli oni na tych swoich ziemiach, na tych ziemiach, które sobie wybrali, mają też jakieś kłopoty. No nie, od razu polecieli. Spoko. Okej, tutaj mamy coś. A to będzie co to? Także paczka od świętego Mikołaja. Łuk. Właśnie. Jeszcze cały czas obrażenia, nie? Jaki przytruty. Nie ma żadnego wskaźnika takiego dokładnie, żeby było widać jak bardzo. Yes. Mogę się zagapić. To czarne włosy, no ciekawe. Mogę się raz zagapić i oni poginą, bo ich nie uleczę. Muszę się pilnować, bo mam tylko jeden ładunek, który będę musiała sobie... Co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że muszę uważać na ładunki i będę musiała je sobie przy Menhirze podładować. Dobra, tu same zwierzaki. Ej, dobra, to są tacy sami przeciwnicy. Tyle tylko, że zarażani. To mi się nie podoba w ogóle. O, super, fajnie odwet wygląda, podoba mi się. O Jezu, niedźwiedź, dobra, z nim będzie problem. Rzucimy mu krwawienie. Rzucimy nam leczenie. Dobra, podało. Ale nie są jacyś mega trudni. Tak się zagapisz. Tak, no ale nie, będę musiała przetestować ze 3 razy, aż się nauczę. Dobra. Coś tutaj jeszcze jest, tylko ciężko trafić. Co? Okej, jakieś liście. Niedźwiedzia będzie skóra. Pach, mamy to. Cóż to jest? Okej, ja nie mogę tego ruszyć.
Już czuję, że to będą punkty. Może oni tutaj właśnie się tak zarażają, które będziemy musieli zniszczyć. Ciekawe. Oczywiście ja lubię łazić po mapie, nie tam gdzie trzeba. Więc... Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tę ciemną plamę i pójdziemy sobie do głównego punktu. Ale prawdopodobnie będzie tak, że tam zacznie się walka. Czyli będę musiała budować sobie ta część RTS-owa gry. Będę musiała sobie budować bazę. Dane do walki. I znów się zacina. Widzicie to? Zobaczcie. Po prostu gra z czasem łapie jakiegoś laga. Nie podoba mi się. Tak, był paczek, więc coś skopali. Tutaj chyba nas nie było. Będzie trzeba to sprawdzić. Tu zaczynaliśmy. A, w ten sposób się na górę dostaliśmy. Okej. Okay. Jest jakiś ołtarzyk, tak? Dowiemy się, co to? Zaczynasz odczuwać coś dziwnego w brzuchu, gdy zbliżasz się do chramu, jakby rój owadów wypełniał ci wnętrzności. Wcześniej też był jakiś chram, pamiętacie? Tam w tej jaskini, w mieście. Tak, tam gdzie były te wywerne i ten jegomość. Wielki taki nieumarlak, który po prostu sprawił nam mantą. Tu ukradłam skarby i po prostu uciekłam stamtąd. Pewnie nie czyści pamięci, całkiem możliwe. Co się dzieje, patrz. No i co ja mogę zrobić? Interesting. A, i ta sama zasada, odwracamy filar. Który jest trochę za cicho, widzę, względem mnie. O. Aha. No to teraz dopiero będzie kombo. Teraz dopiero będzie się zacinać. Nic się nie dzieje. Nie dzieje, okej. Okay. No dobra. Interesting. Mogę sobie tak próbować? Może to trzeba w jakiejś kolejności. Interesting. Interesting. Została nam jeszcze pierwsza opcja, ale nic się nie dzieje. Czyli to będzie trzeba w jakiejś kolejności poobracać. No to dziwne, bo to jest elfie. Tam to nie wyglądało, kurczę, ani na orcze, ani na ludzkie. Wieżowego lodu, mroźna skrupa, akurat najmniej interesujący talizman, jaki jest. Interesting. Dobra, spróbujmy sobie zrobić tak, drugie, czwarte. Zobaczymy, czy coś to da. A, i to był koniec. No spoko, to nie podchodzę na razie, bo i tak nie wiem, jak rozwiązać tę zagadkę. Zejdźmy sobie tutaj na dół. Hej, Miglans. Fine. Zejdźmy sobie tutaj na dół, zobaczymy, czy coś tam jest ciekawego. Ale chyba nie powinno być. No dobra, mamy tutaj większość mapy, powiedzmy 1/4 odsłoniętą. Którędy pójdziecie? Nawet papugi są, no proszę bardzo. Fajnie, że te tereny są trochę urozmaicone, a nie wszystko w jeden deseń. Fajnie by było, jakby jeszcze jakąś pustynię dali, nie? Serio? To tak długa droga tam prowadzi? Poważnie? Słuchajcie, mogę się pobawić tymi diodami. O, pięknie! Green screen, cudownie. Tak, teraz jestem jaka? Zielona, słuchajcie. Czerwona. Nie. Dalej mam kruczo-czarne włosy. Nie wiem. Z czego to wynika? Nie powiem wam. Znaczy to jest na pewno to światło.
światło z LEDów. Ale widzieliście, mała różnica po prostu i zaraz całego mam glina wywalonego. W przypadku uważać, że nie. Może idź do miasta, to się dowiesz. Może i tak, ale najpierw chcę uwczaić, co tu jest. Nie zostawię, wiesz, na samym takim terenie, który odkryłam jednej małej czarnej plamy. No to by było bez sensu. Tu będziemy się prawdopodobnie z kimś lali, prawda? Oj, mnie tu wkurza, że oni się zacinają. No dobra, to lecimy do punktu, a ten punkt... Przepraszam, jest mniej więcej gdzieś tutaj. Przechodziliśmy nawet tędy i widzieliśmy ich u góry. Dokładnie. I tą drogą pewnie. Niech lecą mi się. Ty wiesz, ale ja robię to specjalnie po to, żeby teoretycznie mieć przewagę, którą i tak pewnie, kurde, zlamię, ale żeby niby mieć, no. Może oni byli tutaj uwięzieni. Chodzi mi o znajomość terenu. Pamiętaj, jak na zdjęciu klasowym miałem bluzę w kolorze włosów koleżanki, wyglądała jak łysa. To jej... Kurde, ładnie jej zrobiłeś, na pewno zadowolona była. Tylko oni coś zrobili, bo to nawet nie jest moja wina z rzucania na pasek, ponieważ teraz tego nie robiłam, to po prostu następuje, no. W pewnym czasie, przykra sprawa. Idą w dobrym kierunku, czy nie bardzo? Nie. Chciałabym iść gdzieś tutaj. A, mogę. Sami znajdą drogę. Także nie będę ich prowadzić. Tak wyśmienici. Na szczęście się nie dowiedziałeś. Tam cię kurde przykleła pod nosem. Takie zdjęcie na koniec pewnie. Dobra, będziemy się lać. I teraz tak, tu mamy oznaczone jako zielone. Proszę bardzo. Szkoda, że menhiry dalej nie są oznaczone jakimś innym kolorem. Niby są na niebiesko. Ciekawe, czy budowle będą wszystkie... Ale jak my to przyjmiemy pod swoje dowodzenie, to te budowle elfów też staną się niebieskie i będzie oczoplą znowu. O, ja tu se pitu-pitu, gadu-gadu. Nie bardzo. To jest jakiś lepszy. Ale akurat ta świetlista strzała go trafiła. Cudnie. Czyli tutaj będziemy się leczyć po czasie, chyba że będziemy umierać. Mamy list. List Morhir. List podpisany przez elfkę Morhir. Zobaczmy, co to? I elficki miecz obosieczny. Weźmiemy to sobie, oczywiście zapiszemy i zobaczymy, co tam jest. Mówię ci, ona się wyklinała pewnie. Okej. Mam nadzieję, że otrzymasz ten list, kochana matko, i że pohamowałaś w sobie gniew na tyle, by zechcieć go przeczytać. Gdy się rozstawałyśmy, padły między nami bezlitosne słowa, za co bardzo się przepraszam, ale nie zamierzam odżegnywać się od prawdy, to znaczy tego, że rada jest skorumpowana. Czyli czegoś ciekawego dowiadujemy się o miejscu, do którego się zbliżamy. Okej? Ellen przydziela swedary wszystkim, nie tylko tym ze znajomościami lub złotem w sakiewce. Liczył, że pewnego dnia sama zda sobie z tego sprawę, a i ona odeszła pewnie do Ellen. Przechodząc przez bramy miasta, jeszcze raz obejrzałam się przez ramię, miałam nadzieję, choć wiedziałam, że to głupota, ponownie cię ujrzeć, spojrzeć ci w oczy, a przed tym jak na zawsze opuszczę Finon Mir. Okej, ktoś mi tu spamuje, przepraszam.
Byłaś tam, czy obserwowałaś mnie skryta pośród drzew? Starałam się zachować w pamięci ostatni widok białego drzewa. Białe drzewo jak w tym. Znów, Władca Pierścieni, przepraszam. Trudno znosiłam pierwsze tygodnie naszego wygnania. Wielu z nas było wściekłych i mieli do tego... A wygnali ich. Wielu z nas było wściekłych i mieli do tego pełne prawo, ale większość czuła się zagubiona i porzucona. Może stąd te elfy pozarażane w tej dziczy? Ja również się lękałam, ale znalazłam pociechę w słowach druidek. Dzień po dniu przymierzałyśmy las i góry. Obozowaliśmy pod gołym niebem, niczym prawdziwi wędrowcy. Wreszcie dotarliśmy do krainy ludzi. Ej, ona jest też takim wygnańcem. Szkoda, że nie widziałeś radości rozświetlającej twarzy naszych braci i sióstr. Czekaliśmy, sprzeczając się o to, jak nazwać naszą nową ojczyznę. Jak będziemy budować i co hodować? Była to utopijna mrzonka. Tym przez królestwo ludzi przytoczyła się wojna, a nam pozostało nazywać naszą własnością jedynie dżunglę ucienia drzew. A czyli to będą jednak ci ostatnicy tutaj. Nijak nie da się jej porównać do Finon Mir, lecz tymczasem znaleźliśmy tu dom. Niekiedy śni mi się, że wcale mnie nie wygnano i że wciąż jestem tam. Sama nie rozumiem, po co to piszę. Chyba tylko po to, by wyznać, jak bardzo tęsknię za tobą i ojcem. Na zawsze wasza, Enera. Możesz przeprowadzić interakcję jako inny członek drużyny? Sprawdzimy. Okej, okay. Utwardzone deski. To jeszcze inne, widocznie do innego budynku. Ej, ale to wszystko już mam, dlatego nie mogę tego czytać, tego się nauczyć. To będzie trzeba sprzedać. Wow, super informacja, dzięki Windows. Got it. That way? As you want. Sounds like a plan. Że wyczerpuje mi się miejsce na CQD, gdzie mam gry. I ciekawe, czy to nie jest przez tego patcha ostatniego właśnie. I może braknie miejsca i czegoś. Kurczę, będę musiała to sprawdzić. Ewentualnie coś wyrzucić i zobaczyć, czy będzie poprawa. Dobrze kombinuję? Chciałam powiedzieć, że mamy pierwszego golema, ale... Yes, of course. Sure. Może to dlatego? That way? Sure. Okej, nic nas tu nie zabije. Aha. Co my tu mamy? Jakiś posąg. Nawet zajączek jest. Zniszczony pomnik Niethalfa. Na jego głowie wymalowano niewielki symbol. Półksiężyc zguby. No widzę, że oni tutaj też nie mają wesoło. Tu jest jakieś przejście. Okej, okay, i to jest chyba wejście do wioski w końcu. Mam taką nadzieję. Is this the village? Should be. And don't ask me why there's no one guarding the entrance. Let's take a look around. Ta-da! No to jesteśmy. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Really? Teraz zobaczymy, czy mogę wejść w jakąś interakcję. Weźmiemy naszą koleżankę elfkę. O panie, no tak, to jeszcze nie było, nie? Możemy. Nie możemy. I'll take a look. Niestety. I musi być nasza Tahar. Another human. Well, isn't that great? We're just... No, Cinema. I know why you're here. Looking for some nice elven kin to enhance your bloodline, aren't you? What? Yes, that's what I thought. Well, why don't you join your fellow crossbreeders in the Wolfgar lands? There you can copulate all you want. Now sod off. Kopulować. Ha, czyli tutaj rozumiem. A, wszystko jasne. Tylko, że ona jest kobietą. Bo wiecie, tu pewnie... Czasami przybłąkają się faceci i facet chce tam zmieszać krew z elfką, bla bla bla, dobry tekst, o mój Boże. Okej, okay, z nim można pogadać. Get away from me, you filth. Ej, przecież to jest facet. Bo ma głos jak baba.
Also to Kaman! You're an adventurer, aren't you? Come, take a look. I'm sure I've got something that might spark your interest. Ja pierdziu, ale mnie zmieszało to wszystko. No dobra, coś mieliśmy posprzedawać. To. Klucz ten naładowany został... Aha, to jest ten fragment tam do tego dziadka. Spoko. Dobra, jakiś łuk beznadziejny. Sprzedamy. To niedawno znaleźliśmy, to też sprzedamy. Płytka tytanitu, to nie, zostawimy. To będzie potrzebne dla krasnala naszego. Przyuroczego. Moneta krasnoludów. Nie. Część lodowego golema. Nie wiem, czy to mi nie będzie dalej. Nie wiem, nie jestem przekonana, czy będzie mi potrzebne, czy nie. Krwawa gorączka. Sprzedam to. Sprzedam. Zmienno kształt. Nie, to wszystko czytaliśmy. Posprzedaję to. Sekcji nie czytaliśmy, ale jakoś nie mam ochoty. Kolejna książka. Eliksiry oczywiście zostawiamy i talizmany tak samo. To mogę sprzedać, te berety kiepskie. To już jest lepsze. 795. Przyjemna. Przyjemna, tak, bardzo przyjemna. Przyjemny. No właśnie nie wiem, kurczę, co to. To za 20. 279, tego też się pozbędziemy. 435, to też do widzenia. No to jest jakiś ciężki, straszny pancerz, którego i tak nikt nie będzie nosił. Czyli, tego też się pozbędziemy. To za 1290. Szkoda, że to ma, kurczę, tyle do zmniejszenia pola widzenia. Ej, wyskakuje mi cały czas komunikat, mało miejsca na dysku. Jakby, kurde, ta gra, przepraszam, zapisywała cały czas. Zapychała mi dysk. Ciekawa sprawa. 6031. Dobra, nie wiem, to pewnie było więcej warte. Poczekajcie. No tak. Żeby nie być stratnym. Tak. Teraz nie wiem, co się dzieje, co mam zrobić. One sobie tutaj tak siedzą? Ciekawa sprawa. Pająki, nikt ich nie wybił. Elfy, uwaga. Znaleźć mamy wieszczu. No dobra. Czytaliśmy trochę podziewia. A jeszcze luknę sobie tylko. Kurczę, może ta gra coś porobili z tą grą, no. Jest nieciekawie teraz. Całkiem możliwe. Aha, on tylko łuki, broń, zbroję, to śmietnisko, co mu sprzedałam. Może jakieś fajne pierścienie ma. No, coś niedobrego dzieje, ale to później. Wzmocnione dębowe tarcze. Spoko, a tutaj pierścienie, zwierciadło mrozu i zwierciadło lśnienia. Super, ale my prędzej czy później znajdziemy coś takiego. Chociaż jakbym chciała już wyekwipować wszystkich swoich towarzyszy, to musiałabym kupować, ale radzimy sobie. Prawdopodobnie tą dróżką do góry. Can't believe we're still having this discussion. Tell me, Arlen, where was Ellen in all those years when our people were on the run? Faktycznie, i całą grę przyczyna. She never helped us. None of the Guardians did. Well, maybe they would have if it weren't for heretics like you. We are Ellen's children, all of us. We are the children of our mothers and our fathers, for heck's sake. If you are so pious, then why did you leave Finn and Mir in the first place? What we need is rationality and reason, not praying to the gods that have left us. Heresy, Varden. This is heresy. Coś jest na rzeczy i to grubo. Okej, sami magowie. Maska lodu, laska światła. Widziałam maska? Czarne włosy mam. Okej, okay, musimy teraz w dwójku pogadać. What? Who are you? Who let you in? The gate was unguarded. I znów ten sam komunikat. Really? Next thing you know, this place is being overrun by undead because the guards have all gathered to hear us bicker. You're from Greyfell, aren't you? I recognize that accent. I'm Arlen Finrear. First scryer of this settlement.
What do you want? I'm looking for allies. But let me start from the beginning. Oho, będzie gruba rozmowa, to ja znikam. So, you're Isamu Tahar's child. Well, you're lucky, I believe, that the Guardians have given us all a free will. I can see that you're nothing like your father. And it's true that the Bloodburn has to be ended. I can agree with those crazy cultists on that much. Jasnowidzka. So, you're going to help us? Jasnowidzka. I would if I could. But as you may have gathered by now, we have our own battle to fight here. Ellen has cursed us. Stoi cały czas obok, więc chyba będziemy mogli z nim pogadać. Who was the other elf? The one you were arguing with? A misguided fool. And sadly one with a very influential father, who made him the second scry of this township. Does this town have a name? It does. Lathwain. Which roughly translates as respite. Respite? Sounds kind of temporary. Well, it is. I don't know how familiar you Elf are with Wytnanium, our history, to dość ciekawe. But after the Finnamir exiled us, we were promised lands by the Queen. Then the Mage Wars came, and understandably, our promised home wasn't of importance anymore. Hmm. To dlatego złamaliście traktat w Lianon. That incident in Lianon won't make the Lord Marshal more sympathetic to your cause. You broke the White Mist Treaty. Yes. And it was a horrible mistake. But the people were scared. No, to jest ludzi, z którymi Particularly można pogadać. Because Merilith did an znaczy, excellent elfu. Job at instilling fear and telling them that our little problem could be fixed by sending a group of scholars into Northander territory. And what good did it do? Nothing. You'd think that this failure would have shown the Moria how incapable Merilith is as a leader, but sadly, it didn't. Wszyscy Denie hodują, z tego co zauważyłam. This looks like a nice enough place, though. Well, save for the undead roaming through the forests and attacking us each night, yes. Okay, mają problemy z hordami nieumarłych. To się pozbędziemy tego, prawdopodobnie. I see. So Leafshade is only a stopover. Yes. We will find our true home someday. I'm sure of that. Ellen rzuciła na was klątwę. A to nie jest ta Ellen z listu? Poczekajcie. Kochana matko. I czy ta matka to nie była Ellen? Na zawsze wasza Enera. Poczekajcie. Właśnie nie dowiem. Ellen. Że Rada jest korumpowana. Ellen przydziela swedary wszystkim, nie tylko tym ze znajomościami lub złotem w sakiewce. Liczę, że pewnego dnia sama zdasz sobie z tego sprawę. Ha! Ha! Okej. Okay. Ellen has cursed you? Yes. Our lands are withering, and every one in 10 elves loses his mind. Oczy zachodzą czernią, śnią się jak zwierzęta i rzucają się na wszystko, co zobaczą. And attack everything. I to tamci pewnie pozarażani. And you think Ellen has inflicted this curse upon you? I know. A może u nich tak ta czerwona gruczka wygląda właśnie. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy z tamtym elfem pierwszym, jakiego spotkaliśmy? Some even blame the guardians for our exile. Briefly put, we were cast out of the Finnamir Empire after we expressed doubts about the Elven Council. Yes, I know the story. No właśnie, czytaliśmy to. The years we spent on the road searching for a new home were strenuous. And as a result of that, more and more of our people lost faith in the Guardians, which is ironic, since our faith was one of the reasons we were cast out in the first place. Well, you can't deny the Guardians have become weaker. That is true. But have you ever wondered why? I guess you have. Yes, indeed. They have withdrawn from this world because people have stopped believing. It has always been our belief, our unwavering faith, that had made them strong. Czekajcie.
Nie można dzwonić. No, będę musiała zajść i patrzeć, czy mogę gdzieś gdzieś... Take away their sweets and they run off crying or start throwing tantrums. It's not that simple. But I doubt this is the right time for a theological discussion. Probably not. Hmm. And what does all this have to do with the corruption? Isn't it obvious? It's Ellen's punishment for us turning our backs on her. You mean... Yes. Ellen has protected our kind for millennia. And now, we have betrayed her. This is her punishment. Okej, Evshen, owszem, Ellen chroniła nas przez tysiąclecia, a my ją zdradziliśmy. W ten sposób nas pokarała. A czy nie jest to raczej krwawa gorączka? No właśnie. Isn't it more likely mają inne objawy. That this is simply the way elves react to the bloodburn? No. Taki bogini, Janek, although rare, there have been cases of bloodburn among the Moria too, and they display exactly the same symptoms as humans. Objawy były dokładnie takie same. Simply likes to ignore that because it doesn't fit into his nice little theory. Also, why does it only occur in Leafshade and only outside jedynie the poza city murami walls? Miasta? The plague doesn't know borders. Yes, jeśli to jest klątwa, czy da się ją wyleczyć? Hmm. If it is a curse by Ellen, how can it be cured? Ah, of course. Despite all we have done, Ellen still considers us. Nie do końca mu z tym wierzę. To nie jest pewnie klątwa. To return to our true faith. Opuszczają miasto i może się czymś zarażają, kurczę, i to nie musi być krwawa gorączka. Is to trust in Ellen's ale guidance. Nie klątwa Ellen. Then we will find a way to lift the curse. No tak, ze wskazówkami. If we help you lift this curse, would you be willing to ally yourself with us? Zaraz z drugą stroną tego konfliktu. The bloodburn is a scourge for all races, so yes. Should you help us, I could take up the matter with the other scryers. But let me think about it first, will you? This isn't something I can decide on the spot. Okej, okay. No dobra, jeszcze ten tutaj jegomość jest. Let's see. Hmm. Salangar, a pure blood. Just when I thought this day couldn't get any better. Not what I'd call myself. O, I've been in Finn and Mare for 8 years. Szkoda tylko, że nie rozmawiał ze sobą twarzą w twarz. Well, who am I to judge? Who let you in? There weren't any guards. What? Ugh, great. Just great. This is getting better and better. But please, forgive my manners. I'm Varden Merilith, second scryer of Lathwayne. Who are you? And what do you want? Are you with the soldiers? To naprawdę długa historia, to przynajmniej będzie prawda. So you're the corporal from Lianan? Well, that's a surprise. I know the story. And once more I would like to apologize for what Scryer Elion did. She should not have opened fire. Also, a, przepraszam, że zdała tamtą elfkę, która nas zaatakowała, how the other soldier tried to frame you. I am honestly surprised you are still alive. The Royal Army isn't known for their leniency. Either way, your story sounds bizarre, but I don't think you are lying. And after the events in Lianan, it's only fair if we help you now, to make up for it. Not to mention the fact that the bloodburn needs to be stopped. So you will provide us with troops? It's not that simple. I have to bring up the matter before the other scryers, and they all have to agree. But not now. We currently have our own sack of problems to deal with. I będziemy musieli im pomóc pokonać ich własne problemy i potem dopiero zbierze się rada. Are you the leader of this place? One of them, yes. I'm the second scryer, and the Moorhere Council is made up of 6 scryers in total. 7, actually, but our eldest passed away recently. Which complicates the decision-making, as you can imagine. Okej, okay, bo co, bo 7 nie mają, to 6 nie podejmie decyzji, będzie mi ciężko z tym. What problems do you have? The short version? Leafshade has been struck by the bloodburn. Elves and animals are affected, and for some reason it has a different effect on us than it has on your race. Tenże czerwona gorączka. Corrupts? Drives us mad. And if that weren't enough, the council can't decide on a course of action. Pathetic, isn't it? People are dying. Ej, ona rozsądnie gada, na pewno rozsądniej od tego.
od tej wieszczki rodzaju męskiego. Where do you and Finrear disagree? Oh, that's simple. Finrior claims that the corruption has nothing to do with the Bloodburn, but is a curse of the Guardians, of Ellen, to be precise. I take it you have a different view on that. I do. The Guardians are gone. This is a fact we have to deal with. So where do you think this corruption comes from? As I said, I think it's just how we elves react to the Bloodburn. How many of you are affected? Not as many as in your kind. One in ten, maybe. And for some reason, the infection only spreads outside the city borders. No właśnie, czemu tylko poza granicami miasta? Bo jeżeli chodzi o ludzi i krwawą gorączkę, to atakuje nawet w miastach, prawda? As I said, I'm trying to find a cure for the Bloodburn. Maybe I might be able to help? You want this alliance to happen as quick as possible, don't you? Well, yes, maybe your knowledge about the Bloodburn could indeed help us. Give me a moment to think this through, will you? There are some things I need to consider. Hey, coś nam, jakąś lokację nam zaznaczy. Now what? Super. Well, if there's any way to get their support, it's by helping them cure this corruption. Właśnie, to nie będzie w takim razie ani czerwona gorączka, ani klątwa, chociaż on będzie mógł powiedzieć, że to klątwa. Pogadajmy z tym jegomościem tutaj. And Evren, what are you doing here? What are these two arguing about? I don't see why that concerns you. How did you get in here anyway? Get lost. Dobra, nara. Pogadane. An Evren, aren't you? It's been a while since we got visitors. If you don't count those soldiers, nie licząc żołnierzy. Mówiłam, że to jakieś chłopki roztropki wpadały i z elfkami chciały. What is it? Who are you? Just a traveler. Don't mind me. An Evren, aren't you? It's been a while since we got visitors. Szukamy sojuszników. Próbujemy położyć krew. To będzie odpowiednie chyba bardziej. We're looking for allies to end the Bloodburn. A lofty goal. Are you sure you came to the right place, though? Jak mi się wydaje. The more here. Ale ta ona w sumie coś ciekawie ujęta. Nie wiem. I just thought the Finn and Mir with their treants and gilded armors would have been a better option. We are renegades. Outcast. But I suppose your pure blood friend told you as much already. I'm not as pure blood as you think. Be that as it may. Best you talk to Finrior and Merilith. Pierwszym, drugim wieszczem wioski. My tu już z nimi porozmawialiśmy. Maybe they'll listen to you once they're done bickering. Może was wysłuchają w przerwie pomiędzy sprzeczkami. No dobra, to pogadane. On mi tu coś zaznaczył, a mianowicie. A mianowicie co? Zdołam z nimi gadać? Salaga, this is getting ridiculous. If nothing happens, we'll still be arguing in our graves. Tell me, your offer, does it still stand? An outsider who isn't dependent on the councils could be just what we need. Kurde, okej, służę pomocą, niestety zgadzam się z Arlanem. A tu nie będzie ani to, ani... Aha, czyli ja muszę wybrać. Kurde, jakie to jest niedorzeczne. As I said, I'm happy to help. Good. Blazes, you have no idea how good it is to talk with a person of reason for once. Come, let's discuss this elsewhere. Ah, no dobra. I gdzie lecimy? O Boże, jak wywiał. Hello? No to jakiś worek leży. Ciekawe. Sobie podniesiemy. A tam będzie co? Temat. Zwinny chód. Tego chyba jeszcze nie było. Talizma nekromancji wzywa ożywionego martwiaka do pomocy na polu bitwy. Mamy taki już jeden i kusza. Nauczymy się tego od razu. Tak, mamy. Aha, tych nie sprzedałam, bo nie miał więcej kasy, a za darmo oddawać nie będę. Let's see. An Evren, aren't you? It's been a while since we got visitors. Czemu oni mają wszyscy takie jakieś dziadków włosy? To mnie trochę dziwi. Próbujemy położyć kres. No to już mówiłam, no. Well, the short version is we're looking for allies to end the Bloodburn. Gdzie powinnam? A lofty goal.
Are you sure you came to the right place, though? To us, the Morhir. Why wouldn't I? I just thought the Finn and Mir with their treants and gilded armors would have been a better option. We are renegades. Outcast. But I guess that wasn't too hard to tell from the look of this place, what be that as it may. Best you talk kurde, to Finrior no, and Merilith. Cały czas jest ta chmurka, nie wiem gdzie mam się udać tutaj. Maybe they'll listen to you once they're done bickering. Kurde, pomyliłam Ghosta. Tylko czemu? A, że taka stała podpowiedź, gdybym zapomniała co mam robić. That's better. Blasted, isn't it incredible how this old man is unwilling to see reason? Dobra, weźmy, że bardzo pobożny. From his point of view, you're the one who's being stubborn. He seems to be a very pious man. There's a difference between being pious and being deluded. Anyway, all the better you're here. Ale to jest ciekawe, co on mówił, że wcześniej Enfield chorowały na tą czerwoną gorączkę i objawy były takie same jak ludzie, natomiast teraz wygląda to inaczej. We cannot take any real action. What kind of proof did you have in mind? It remains to be seen. Dowód. Potrzebują dowodu. Scout Leafshade surrounds. Zbadaj okolice ucienia drzew. Tak jak przy krwawej gorączce, zarażenia nie występują według wyraźnego wzoru. Do wszystkich jednak doszło poza murami miasta. Zaznaczy na twojej mapie. Okay. Musisz poprosić o pozwolenie na przekroczenie ich granic. After the disaster in Lianan, the last thing we want is another breach of our treaty. Okej, czyli jeszcze żeby dostać się do pewnego miejsca, będziemy musieli poprosić o przejście. Tutaj prawdopodobnie gdzieś są ludzie. Rzędzili na aktorach, tak. Całkiem prawdopodobne. Who are these humans? No właśnie. As I said, I believe they are from the Royal Army. So far our contact has been sparse, but they seem to be peaceful. If it really is the Bloodburn, what makes you think there is a cure? I've asked myself the same question. But then I realize there's no point in worrying about it as long as that old fool is sabotaging our attempts to stop it. Okay. If the jungle is corrupted, isn't it dangerous for us to scout it? No. The infection doesn't happen instantaneously. If you were to stay longer, say for 2 or 3 days, it might get you. Dwa, trzy dni w jednym miejscu. To nie jest krwawa gorączka na bank. All right. We'll do our best. Yes, and thank you. Ło, panie, trochę tego tutaj jest. Poproś ludzkiego dowódcę o pozwolenie na sprawdzenie terenu. Sprawdź cień drzew i dowiedz się więcej o skażeniu. Zbadaj chram na północy, zbadaj zagajnik na południu. Byliśmy przy tym chramie i nic się nie działo. Kurde, no. No dobra. Wybraliśmy sobie taką ścieżkę. Mogliśmy wybrać jedną i drugą. Ja tutaj zetnę i usunę coś z dysku D, może się poprawi sytuacja, bo jest przeokrutnie. Widocznie po prostu zainstalował się jakiś patch. They're acting like fools. No argument there. Let's go talk to the soldiers and see if they let us into their territory to find that proof. No. I może powinnam coś wyczyścić, bo rzeczywiście się zapchało. I nie wiem, może wrócę z Dotą, a nie ze Spellforcem. Ewentualnie Spellforce'a może później po Docie. Później. Także tutaj sobie zapiszę, poczyszczę, co mam poczyścić i mam nadzieję, że potem się odpalił już, kurczę, bez takich bugów.